Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu. Niech da chwalącym Go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi Go sobą, by grzech odrazę w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przygasły i duch oziębły zapłonął. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu. Dopóki się nie zmiłuje nad nami, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyznaj Izraelu. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdyby ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami. Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników. Sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas sam umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem,
zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.